No. Stop! Jeden! Zero! Ale jaki wypoczęty, wrócił z tych wakacji dłuższy. Ale nie zgoda, by tego nie strzelił, a to nawet nie przyjmował. Pierwszy piękna bramka, Wojtek. Niech wyśli, no. A może jego jeszcze? No, ale tutaj... O. Za szybko się ucieszyliśmy. Mała drzemka w środku. Co za skandal. Na nich, musimy wygrać ten mecz. Dobrze, Jędza, siedź. Otóż nie. Nowikowas. Zobacz. Otóż nie. No. Otóż nie. Może jaki on jest beznadziejny, nic. Może był ostatni mecz jego. No on cały czas jest zdenerwowany. No. Otóż nie. Kończy to spotkanie. No po jeden. Alain z Binden nam swojego. A ja mówiłem, uważamy na braci z Binden. Bo jeszcze jest Roman z Binden. No i łatwiej tak powiedzieć, masz prawdopodobieństwo w tym. Opierdol tego. Niezgodę. Kogo? Niezgodę. Miałeś możliwość wygrać ten mecz, ale zawiodłeś kolegę. A to jest zęby bolały? To zęby bolały. Pozbawiony pewności siebie. Kowal, ty po prostu piłkarzy rujnujesz. Jest pan zadowolony z tego, co pokazał Jose Kante. Proszę, Wojtek. Otóż nie. Nowikowasa na listę dajemy? Tak. Czekaj, bo zwane pytanie. Jacek Magdziński póki co nie zaskarbił sobie sympatii kibiców. Nadal wierzy pan, że zdoła przekonać się wody? Nie wierzę. Nie wierzysz? Nie. Ile my za niego dostaniemy, panowie? To jest kurwa Litwin stary. Kurwa. Może go przebierzemy do kogoś. Pobierz go za Lukiniasa. Ile chcesz pieniędzy? 60 milionów? Tak, daj 2,5. Dobra, nie ma szans. 2,5 za Nowikowasa. Lek wygrał 3-0 z tym Śląskiem, no zajebiście. Przypominam ci, że graliśmy w 10. Zero zainteresowania. Nowikowas. Słuchaj, no może go oddamy za napastnika jakiegoś. Nikt nie chce się wymienić. No i zapłacimy to, co nam zostało najwyżej. Musimy kogoś wolnego transferu, Kowal. Nie ma cudów. Fedodore. Gratuluję do bramki. Super. Ile on bramek nasiepał? No słuchaj, 16 meczów, 2 gole. Widzę bułgarskie, to nie jest prosta rzecz. Nie chcesz chyba go, co? Nie. Dmytro Kozban. Z panów już mamy sporo w drużynie. Co robią nasi skauci? Kiełbowicz na Słowacji dalej siedzi. On tam zamieszkał. Wiktor Giokere. On byłby kozakiem. No, nie wiem, czy mamy wolne 15 minut. Pszczołek, najlepszy strzelec. 4 bramki strzelił tym dziadom w pierwszym meczu. Puchar Polski, to jest ważne. W ogóle nie jest ważne. Arka Gdynia. Ktoś tu robi pod górkę. Ursus Warszawa, raport z obserwacji. Mocne strony, nie ma takich. Fajnie, że jestem. Czemu Ursus z Warszawa ktoś robi raport? To jest nasz klub partnerski, wiesz? Możemy pożyczyć piłkarzy z Ursusu. Sebastian Szerszeń. Ale on nie umie w piłkę grać, on po prostu jest silny. Rogić ostro odkrytykował pańską decyzję, by Arwyda z Nowikowa trafił na listę transferową. Uży do ciebie jakieś ligi estońskiej przy niej odśrodkowali. Może w mediach smarować. Tak nie można zostawić, no. Jedziemy. O, Aleksander może sobie mówić, co chce, nie szczególnie mnie to obchodzi. Zaorany. Wiesz. Kowalczyk bez żalu ignoruje komentarze, jakie wygłasza Rogi. Interakcje. Nie można. Szkoda. Porównanie? Można go porównać do... Pierdoli się z tą Arką i ciekawe, czy będzie taki cwany. I zjeżdża. Co mogę dla pana zrobić? Odejść. Obaj chyba wiemy, że twoja przygoda z tym królem dobiegła końca. Co, żebyś zaczął aktywnie rozglądać się nad nowym pracodawcą? Bardzo chętnie się tym zajmę, ja również nie widzę sobie dla siebie miejsca. No i Wojtek, dogadaliście. Przesuń go do rezerw. Kowal, nie możesz po jednym. Jak jednym? To już jest kolejny. Przecież on jeszcze... Widziałeś, jaką zmianę dał ze Śląskiem? Dobrą. Znowu dopuścisz, tak? Świetna była ta zmiana. Najbardziej mi się ta akcja podobała, która teraz leci właśnie. Jak nie wygramy z Wisłą Płock na wyjeździe. Na razie na wyjeździe nam dobrze idzie. Przesuń mi karbownika do przodu, za gwii. Za Roszady. Nie Roszady, dawaj to na lewą tego Urosewicza. A obronę? No. No to nie jest też... Może grać. No właśnie, dawaj go tu. Może do tego Martinsza, tego Sztylicza cofnij i daje tam do góry Praszelika. Wojtek, ten mecz trzeba wygrać, co ty tu z Praszelikiem? No jak nie wygramy, to jesteśmy w pi... Co ten Wojtek cuduje? Dobra, zostaw tak na razie. Ale Lukiniasz jest zmęczony, ma 87%. Dobra, 45 minut da radę, czy nie? Wojtek pila przed zobaczył, co ty ustawiasz, to się zawsze za głowę złapie. Palona Boga! Co ten Kowal robi? Nasza Legia umiera. Co to za głosy jakieś tam... To jest głos kibiców, możesz go uszanować. Weź nakryj czapką Furmana. Mam czapkę? Dobra. Weź, połam go. Dominik, jesteś super gościem, musimy cię połamać. Chociaż to oni taką kondycję. A, bo nie grają w pucharach. No i to jest właśnie to. To są one jak śmierci, Wojtek. Nawet może lepiej odpaść z tymi Szwajcarami. Gramy. Forma Wisły Płock. Czapa, remis. Szansa, że się odbudują. Na kim, jak nie na nas. Ale ładny stadion tam jest. Ładniejszy niż w rzeczywistości zrobili. Tak brzydkiego nie udało się zaprogramować. Bardzo obiecujący początek. Nie do tyłu. Lukiniasz nie ma siły uderzyć. Jest zajebany. Zobacz, jeszcze kontuzję. Ciągamy go? No, przecież nie, bez nogi będzie grał. Czy ma taką lekką kontuzję? Potencjalny uraz kolana. Oj, Kowal, to będzie długa przerwa. Wilio. Ten Ursus z Warszawa przeglądaliśmy niedługo. Ale gol! Co za bramka! Paraszelik! No widziałeś? Przepraszam, że wątpiłem. Przepraszam, Wojtek. Już nie będę podważał twoich decyzji. Zobacz jak to... Jak... Jaki spokój? Jędza, jak ja widzę, widzę tych ofensywnych naszych grajków, to trzeba próbować innych. Ale to był ich pierwszy strzał, spokojnie. Tak, 7 mają. Tak, mamy 3? Tak, bo gramy na wyjeździe. To jest bardzo ciekawy mecz. Jędrzejczyk zawalił. Akurat to mnie nie dziwi. Dawaj Semirku, kocham cię. Aż tak? Tak.
Karbownik fatalnie gra. Tal tego chłopaka został zdemaskowany. No skrzydle sobie nie radzi. No. O Jezus, celny strzał jeden, brawo. Jezu, jakie fatalne morale są w tej drużynie Kowa, ja się zawsze spoczę. Tu jest zadowolony z siebie. Kowacewicz, dalej tym meczem ze Śląskiem. Zmiany? Dawaj niezgodę. Za co? Nie za co, tylko za kogo? Za Karbownika. Skrzydło? Tak. Niezgodę? Czy ty niedługo Majeckiego wystawisz na boku obrony? Boję się, że mig wielkiego Wojtka Kowalczyka upadnie w Płocku. Miał być długi serial, mamy kontrakt na 13 odcinków. No i zobaczmy. No kur... Otóż nie. Ale te wrzutki, tam przecież dane jest bramce, wrzućcie to normalnie. Chodzi o Olaf Nowak. Nie wiem co o tym myślisz. To jest nasz koniec. Tak, ale ciśnie nas Wisła Płock, no. Ale u siebie grają. Zobacz przy jakim kapitalnym stadionie. Chciałem ci przypomnieć, że my graliśmy ciężkie spotkanie w pucharach. I oni mają komplet, zobacz, piłkarski stadion, nowo wybudowany. Jędrzejczyk zaraz umrze, ma 70%. Dobra, po tej akcji zmianę mi tutaj. Możemy zrobić zmianę, bo już... Możemy zrobić, panią. Gol! Co to? Gol! Co? Jak? Co to? Dane! Co? Ta gra jest aż tak realistyczna? Tak. Patrz. Złapał. I co zrobił? Brawo, dane! Brawo, dane! Dane! Jej! To jest właśnie to. Nie umiemy sami, to nam pomogą. Widać, że dobrze się znają z Płocka. Bardzo dobry research. Kapitalna bramka. Zaliczą to do strzału celnego, czy zmiana miała być przy 1-1, no bo jedliśmy po prowadzenie i co teraz? Dawno nie byliśmy w takiej sytuacji. Poczekaj, może tego Praszelika weź zdejmij, bo młody, dobry dzisiaj, ale zdejmij Praszelika, przestaw mi Stilicza i dawaj tego Martinsza. Jak ten. Kafu może być. Dodaj. Wytrzyma, nie? Jest! Jest! Jarek! Z lewego skrzydełka. Kto to rzucał? Marko Wesłowicz. Lewą nogą. Lewą. Ale dał piłę. Nawet Jarek niezgoda mu, ktoś musiał to strzelić. Dobra, Kowal, wracamy po wyścigu mistrzostwa Polski. Chciałem ci powiedzieć, że na razie na wyjeździe wygraliśmy wszystkie mecze, które graliśmy. Jesteśmy znakomici. Tak? W lidze dwa zwycięstwa, dwa mecze. Na Szwajcarii będziemy. No właśnie, dlatego wygramy. Ale ta bramka była kapitalna. Na 2-1. Możemy ją przeżyć jeszcze raz? Ja no powiedzmy coś dobrego chłopakom, bo wtedy tylko ich nie wiem. To pochwal ich, no. Dobra robota. Świetna robota. Jesteśmy na 5. miejscu, myślę, że już solidnie. Te dwa punkty straty do lidera. 4 dni Lukinias wypada, nie zagra raczej ze Szwajcarami. Szymon Grund, zwierciadło futbolu Płocka. Nie no, dajmy sobie spokój. Stylić blisko przedłużenia o rok. Jeszcze jeden mecz, także nie wiem, czy on zagra już. Mówisz do rezerw teraz. Ale ja nie łączyłem na rezerw. Zaganowski pragnie piąć się w górę, a piąłeś się kiedyś w dół? Paweł. Nie dasz, że jakiś pesymista, to jest ten alfabet. Teraz mamy Szwajcarów, wyjazd. To jest najważniejszy mecz z tego tysiąclecia. Pamiętaj, Kowal, że jeszcze nie ma w tym roku Ligi Europy 2. Nie możemy spaść? Odpadniemy teraz, nie wygramy jeszcze? Następnej jak odpadniemy teraz... Nie, bo Piast był mistrzem. No ja wiem, ale... Jak odpadniemy teraz, to robimy szyderkę. Jose Kante, skoczenie kostki. No dwa dni, szpital. To ta kostka skłuczona przez dane może być, wiesz? Tak mocno, no z metra. Czy jest pan w stanie osiągnąć z zespołem korzystny Filipo wynik? Filipo Sonnenberger pyta. No, jesteśmy faworytami tutaj. Jest czarna lista dziennikarzy. Z Szwajcarami możemy gadać. Oczywiście. Wszołek nie może zagrać. Ale Wszołek by się przydał. Ale to na ławkę, postraszymy ich. Że o, mamy Wszołka. A na pierwsze 45 minut, żeby im dwie strzały. Nie wiem, a jak się złamie jeszcze potem na... Jedziemy. Kolej się bardzo boczę. Ja wiem, że ty się boisz. Wszystkiego się boisz. O, ale tam prosta taja. Nie wpuścili naszych kibiców chyba. Prosta trybuna była. Nie musimy ich przejąć, wstyd, euro w pierdol. Spokojnie. Bramkę jedną możemy stracić. No, tylko będziemy tracić. Bo i tak musimy strzelić. O, no, to stracili. Widziałeś jak zareagowali? Ale nasi, powiem ci, nam strzelają tutaj, wygrywają pojedynki główkowe wszyscy z tymi naszymi obrońcami. Ale jak mam ten, ale on jest tu smutny. Zainteresowany, zaniepokojony. Co to jest? On to określił mianem obsrani. O Jezu, po co taka piła? Po co taka... Nie wiem, czy w tej Ligi Europy się nadajemy, panowie, jak mamy tak grać. Tym Wszołkiem trzeba spróbować, no bo przecież ma 60 minut to... Dobrze, idziesz. No. Garo! Jezu, tak jest. Spokojnie. To nie jest spokojnie. Walnięcie w rywala, co stoi naprzeciwko ciebie, to nie jest spokojnie. Zero celnych strzałów, Kowal, to jest jakaś A to zrobimy tak. Urosewicz do bazy, przesuń niezgodę, Pszczołka za Gwilię. Dobra, dawaj, mamy jeszcze Magdzińskiego pewnie na ławce. Dobra, nie graj. Na nich. Panowie, dwie bramki, wracamy do domu i idziemy na balet. Schindler to jest mózg tego zespołu. A nasz mózg? Niestety. No jesteśmy bez mózgu zespołu. Kurwa, kto się tak zajebał znowu? To nasza obrona taka jest. Dawaj, Weso. Dobrze. Nie no! Bo nie ma dane. Dobrze, tak!
Nie! Ile musi mieć sytuacji sam na sam? Na pewno nie jedno. Czekaj, daj mi tutaj. Czy może nowi Kowasa? Nie. No co, no już trzeba ryzykować. Możemy zaraz ustawić Gani na ferę. Nie z takimi się odpadało. To jest Liga Szwajcarska. Oleż. Ale jak strzelimy bramkę, to oni muszą strzelić dwie. Tak. Boże. Które miałem za karteczkę. Czemu oni tak cały czas dostają za plecy? No, ale klepią. Czy jest przepis, że w dogrywce można zrobić zmianę? Tak, można zrobić zmianę. Przemyśl to, Kowal. Rosołka, Nowi Kowasa albo Kafka. To dawaj. Ależ to tutaj grają. Ale gramy. Tak jest. To jest bramka. Patrz. Jędrzejczyk jak tutaj poszedł. Oho, i już nie wróć. Piątej zmiany nie wymyślimy. Panowie, spokojnie. Karnych mamy Majewskiego. Nie martwicie to wyprowadzanie piłki przez Lewczuka tam? Wiele rzeczy martwi w tym Lewczuku. Tak. Się może zmieńmy na kontratach. Chociaż, no. Chociaż jedną. No to zmień. Czekaj, bo jak to z bramy dostaniemy, to nie będę zmieniał. 2-1! Teraz trzeba zapytać, gdzie była defensywa... Nie wiem, zmień. Dobra, to by nic nie dało. Dawaj wszystkich na aferę. Będzie nam ciężko piłkę strzelić gola, jak nie mamy piłki. Piłka jest potrzebna do strzelania gola. Sam. Ale zobacz, ile on się... No szybciej! Co ty? Nie będzie zastanawiał z tym wybiciem. Jedziesz weso. Jedyny środkowy pomocnik, który piłkę... Jest on sam. Afera też nie przynosi. Ja pier... Skupimy się na lidze. Paweł, to już się nie wydarzy. No. 30 sekund, no graj kurwa, ciebie. No dobra, pałuj to. Ale... Bez piłki. Mogliśmy już wcześniej dać tych piłkarzowskich w pole karne. Tak, w pierwszej minucie trzeba było. No nasz, jedziesz. No. Teraz nie pozwolisz. Nie pozwolą, fucking. Nie ma chuj. Dobra, skupmy się na lidze. Nie z takimi się odpadało. Zniszczyłeś Legię, Kowal. To nie była drużyna z Mołdawii. Co rzut rożny to gol. Co chcesz mi powiedzieć? Niech sobie spać. Nie, tak, nie on tak jest. Jak Linda w psa. Wypierdamy. Nie tak miało wyglądać, panowie. Ale może wszyscy inni też odpali, to nie wstydu. To nie tak miało wyglądać. Dobra, teraz. Ty Piast przeszedł. Nasi napastnicy nic nie grają, trzeba obu opierdolić. Cztery sytuacje w meczu, po trzy sam na sam. Tak jest, masz pełen zestaw. Możesz się wybierać. Tak. Co wybrałeś? Właśnie, co mu powiedziałeś? Co mu powiedziałeś? Co mu powiedziałeś? Że nam nie mówisz. Co mu powiedziałeś? Że ma problemy ze zdobywaniem bramek, że... Może mieć problemy. Agra i Kowalczyk bez wyrazów sympatii przed bezpośrednim startem. Nie, jak Agra nam teraz najebie dwie bramki. A czekaj, jak mu idzie? No nie, za dobry. Jeszcze dwa tygodnie niecałe i okienko zamkną i będziemy szukać gdzieś. Tak. Mieliśmy potrenować obronę z tych fragmentów gry, przecież nam to totalnie nie wychodzi. Czemu? Taki trening, że Wojtek będzie wrzucał z rogu, wszyscy dostali i kto wybija ma punkt. Teraz... Wieteskę opierdolimy. Młodego ktoś kupi za pół bani. Mamy Wieteskę jeszcze? No. Mamy, ale nie gra. Mamy Wieteskę? No. Wyjmuję stery. Bierzemy Kafu. Będziesz nim grał, nie będziesz nim grał. To się nie będzie twoim pierwszym wyborem. Patrz, go za milion. Luis Rocha. Atmosfera w szatni jest umiarkowanie dobra i większość zespołu jest zainteresowana tym, co masz do powiedzenia. O czym chcesz pogadać? O taktyce? O poleceniach? O instrukcjach dotyczących rywali? O planie meczowym czy o składzie? Co jest raz, dwa, trzy? No zobacz, co tu się wyprawia. Powiedziałem Kowalowi, że może przegrywamy dlatego, bo wszystko dajemy Markowi Sekanowskiemu robić. Nowy Kowal dostaje od oferty. Lech, niech spierdnie. Wyślij go na Wyspy Kanaryjskie. Panowie, no musimy przebudować Legię i za rok wrócimy silniejsi. Jędrzejczyk dostaje oferty. Płacowo nam to dobrze wyjdzie. A tylko CSKA odrad daje kasę i nie chce, żebyśmy płacili. No i niech go biorą. Na co mi tylu defensorów? Tak nie potrafią bronić. Zarząd uważa, że... Nikolas jest więcej wart niż próbuje złożyć Las Palmas. Kurwa. Nie zamierzasz go nie, już dostawić. Nie. Tak? Mhm. Nadal uważamy, że... No oni cię mają w dupie totalnie, no. Kurwa. Za Jędrzejczyka też zablokowali. Za wszystkich zablokowali. Dariusz Międuski zablokował wszystkie transfery, jakie mogły być. Ale dobra, to on mówi minimalnie 800, no to zablokuje. Nie ma szansy, ktoś mu da. Kurwa, Darek. No nigdy to jak masz tyle kasy, to daj, no. Nigdy nikogo nie sprzedamy tutaj, z tego klubu. Ile on chce za Jędrzejczyka? Niedawno mnie chciałeś płacić. No 350, no to jest taka... O 50 tysięcy się ob... Tak, dole, co to są za osły. Skandal, Wojtek, no 300... O 50 tysięcy się z tą kłócą, więc jak dziecko uparty. Nic nie pogadasz. To żeśmy nakupywali i nas sprzedawali. A chcieliśmy przebudować zespół, mieliśmy plan. Przedstawiliśmy kosztorys, wzięlibyśmy Ramireza. Jakaś nowa jakość, świeżość. Za rok o tej porze bylibyśmy już w Lidze Europy. Są oferty na 800. Na 600 od Lecha. Dobra, niech go biorą. Jędrzejczyk dostał te. Niech wypierdala gdziekolwiek. Ja pierdolę.
Bo oni tak dobrze blokowali strzały tych Szwajcarów, jak on blokuje mikrofon. No nie dadzą przebudować zespołu, no. Chcesz kogoś sprzedać, zejść z kontraktu? Nie. Ta współpraca nie ma przyszłości. Wojtek, może innego klubu w Ekstraklasie chciał się poszukać. Może tego Wietecki dać do tego, do UKS-u, za tego Daniego Ramireza. Oni tam mają Sobocińskiego. 15 euro jeszcze damy im. A? Dawaj tego Wszołka, no chyba już zdrowy jest, czy nie? No nie bardzo. Ja bym dał Rosołkowi szansę. Mało gra. A nie no, Sztyli, dawaj. Proszę Lika daj tutaj, czy Rosołka? Masz Rosołka, który ma 100% formy. Mógłby spróbować za niezgodę. No to dawaj. Tych dwóch defensywnych mi nie są potrzebni tutaj. No to są ich tu. Dawaj Semira, wymęczymy go. Przed i przegraliśmy. No dobra. Co, tak gramy? Co to jest za węgiel i papa? Przegramy, nas zwolnią. Myślisz, że jesteś, że Kowalski idolem Rosołka? No tak, chciałbym jakieś słowa przed takim ważnym meczem usłyszeć od Wojtka na pewno. Możesz im pod ambicje kibiców tak wejść. W sensie no. Powiedzieć, żeby zagrali dla kibiców, przypomną sobie, jak są kibice Legii, że zaraz pytam. No to słowo. No. Niektórzy słuchali, niektórzy nie słuchali. Wojtek, tracimy szatnię. A, i Stolarskiego mieliśmy z nim pogadać. Pokaż mi dziś, co potrafisz. Chcę zobaczyć kawał dobrego futbolu w twoim wykonaniu. Mhm. To będzie kawał. Tu jeszcze takiego Rosołka. Bo może zagrać na luzie. Tak? Na luzie? No to wtedy... Tak, bo będzie wyluzowany. Dobra. Widzisz, jest wyluzowany. Ja wierzę, że Rosołek w tym meczu strzeli gola. Na razie w strzałach znowu prowadzą przeciwnicy. Ludzi przerzedziło. No ty bóle. No, po tym jest. Bo się tak zimniej zrobiło. Pochwali ich. Tak? Za co? Pochwali ich. No, za co? Nie wiem. Może nie przegrywałem jeszcze. Jeszcze jak nam Sulic strzeli bramkę. O. Majewski to jest jedyny porządny piłkarz. To samo zauważyłem. Najpierw zepsuł to wszystko ten i teraz się obawiał. On powiedział, że tu nie ma co klikać, to trzeba dzwonić. Jakie tańce tutaj odchodzą. Zobacz, ten chładun tam gdzieś, zobacz, jest na kolanach. Antolić już trzecie trafienie w sezonie? Pomyśl, oleż kopanina, jazda bez trzymanki. W tej wersji teraz. Za szybko się ucieszyliśmy. Tak podejrzewam, że to się tak skończy. Dawaj zmianę. Niezadowolony? Czołka mistrz wciągnij gdzieś. Nie gra już ten Wszołek. Wszołek jest zmęczony. Dalej Rosołkiem? No dobra. Dobrze, że go wpuściliśmy. Patrz, asysta Rosołka. Myślę, że tak chciał właśnie. Ależ tutaj. No oczywiście, że chciał. Mówiłem wam. Rosołek to jest odpowiedź na nasze problemy. Więcej zaangażowany w kokarzu. Panie kolego. Prowadzimy, to może zrobimy na standardowe. Przestań nie. Nie, no dawaj na nie. Zmieniamy. Na mecz Szwajcarów. To ty grałeś ze Szwajcarami. Chodzi Agra. I nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Agra. Wszyscy łysi, którzy mają włos. Powiem wam, że ten Gwilia na skrzydle to jedzie na opinii. No bo cała gra tam wyprawia. No, Stolar go czyści jak dziecko. W tych uwagach twoich. Stolar wygląda jak Carvajal na prawej obronie. No. Boże, ja to. Ale w bandę jakbyśmy grali. Carvajal. Uuu. Dobra, są trzy punkty, nie? Poczekaj, bo tu jeszcze jest... Agra jeszcze jest. Kurwa, kasuj. Jezus, myślałem, że idzie na... Koniec. Brawo, trzy punkty. O, weź, tamto mi się podoba, agresywne. Nie mam w tej chwili żadnych uwag, do zobaczenia na treningu.